Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś bardzo fajna, prosta przekąska na imprezę i nie tylko. Mini zapiekanki, bardzo fajne, szybkie, proste. Serdecznie polecam i zapraszam na przepis. Przygotowuję zaczyn, ciepła woda, drożdże, cukier. To sobie dokładnie mieszam, odstawiam na około 5 minut. Następnie przekładam do miski, dodaję jeszcze oliwę z oliwek, sól, mąkę pszenną. Dokładnie mieszam i wyrabiam ciasto. Następnie odstawiam na jakieś 40 minut do wyrośnięcia i w tym czasie na maśle podsmażam kiełbasę z cebulką, a następnie po podsmażeniu dodaję jeszcze pieczarki. Ciasto już jest wyrośnięte, wykładam na brytwanę, rozprowadzam po całej powierzchni, piekarnik już nagrzewam na 220 stopni i smaruję moje ciasto ketchupem, a następnie będę dodawać podsmażone pieczarki z cebulą, z kiełbaską, oczywiście przyprawione sól, pieprz. No i nie pozostaje nic innego jak tylko ser żółty starty na tarce o grubych oczkach, ser dowolny, ja mam akurat salami i to wszystko zapiekam około 30-25 minut. I nasza przekąska jest gotowa, teraz na koniec świeża natka pietruszki. Ponownie ketchup i całość kroję na takie małe kwadraciki, tak jak widzicie. No i układam na naczyniu i przekąska jest gotowa. Bardzo fajna, szybka, prosta w przygotowaniu. U mnie na imprezy się zawsze sprawdza, więc również Wam ten przepis polecam. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.